Siema, Tajko za kanał Koza Stream, witam was w kolejnym... Ej, to przywitanie brzmi naprawdę nieźle, ale chyba gdzieś już je słyszałem. Nieważne, ważne jest to, że witam was w kolejnym odcinku draftu do chwały i naprawdę mega się cieszę, że mój budżet wygląda odrobinę lepiej. Słuchajcie, a to wszystko dzięki ostatniemu niesamowitemu odcinkowi. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, naprawdę warto spauzować ten materiał i zobaczyć odcinek poprzedni. No tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda nasz zarobek. No jedyne, co nas uratowało po tym ostatnim drafcie, to ilość kart, bo ich jakość była naprawdę bardzo słaba. Na szczęście wiemy już, że to nie jest raczej ostatni odcinek, ponieważ tutaj mamy naprawdę sporo zawodników wystawionych. Ale kontrolnie chciałbym zobaczyć jeszcze, ile mamy kart w klubie, żebym wiedział, jak to wygląda. 57, ale tutaj tych złotych troszkę powinno być, ale wcale nie aż tak dużo. Więc mimo ostatniego zwycięstwa w drafcie, nasza sytuacja jakoś straszliwie się tutaj w tej serii nie poprawiła. No zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie. Liczę na wasze łapki w górę, liczę na wasze subskrypcje, bo one na pewno będą pomocne. I po raz kolejny chcę tylko zauważyć, że jest to następny draft, gdzie nie trafiam formacji 4-2-3-1. Bawi mnie to odrobinę, bo to jest najlepsza formacja w tej grze, a nie widziałem jej, jak już mówiłem ostatnio, od dobrych kilkunastu draftów. Weźmy sobie tą 4-3-2-1, bo nią ostatnio grało mi się całkiem przyzwoicie, aczkolwiek jeżeli wróciliśmy do starych warunków tej serii, to odpadnę w pierwszej rundzie. Jest to bardzo prawdopodobne, jeżeli ten draft będzie taki jak ci kapitanowie, czyli najwyższa ocena ogólna 86, to nie wróżę sobie ani temu przedsięwzięciu zbyt dużych sukcesów. Wezmę Mirandę. Wydaje mi się to być mimo wszystko najlepszy wybór. Wow, no poziom jest podtrzymany. No czuję, że tutaj może czekać nas naprawdę ciekawa rozgrywka, patrząc na to, co się tutaj dzieje. No naprawdę w to nie wierzę. Naprawdę w to nie wierzę, jak to nam się zaczyna układać fatalnie od samego początku. Teraz troszkę lepiej. Weźmiemy sobie oczywiście Alexa Sandro. Znaczy nie mam zamiaru, żeby ta obrona zostawała tak w Serie A, ale... ale no sami rozumiecie, tutaj zdecyduje się chyba na Nelsona Semedo, bo to jest najfajniejsza z tych wszystkich kart. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej w środku pola. No nie wezmę tego Artura, liczę na jego kartę tą Future Stars, dlatego zdecydujemy się tutaj na Lo Celso. Ale no nie wygląda to dobrze, jak na razie zaczyna się tragicznie ten draft. No zobaczcie tylko na te wybory, jest naprawdę, naprawdę źle. No niech będzie Javier Pastore, ale kiedy Javier Pastore jest twoim wyborem w drafcie, to wiedz, że coś się dzieje. Alan, to jest wybór, który chętnie przygarnę. No i zobaczmy teraz zawodników ofensywnych, czy tutaj będzie ciekawie. Jest Leo Messi, jest Gary Lineker, ale z całym szacunkiem dla legendy angielskiej piłki, no to nie jest wybitna karta. Znaczy, ona będzie nam łączyła w sumie zawodników, a Messi może nawet nie mieć zgrania, wiecie, o co chodzi. Więc weźmiemy sobie Gary'ego Linekera, bo ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy w takim razie mieli tutaj pójść w innym kierunku, jeśli chodzi o zgranie tego wszystkiego. A lewe skrzydło? No jest Coutinho, który zgrałby nam wtedy Messiego, ale Coutinho sam w sobie kartą nie jest najlepszą. Eden Hazard ma niesamowitego totsa, więc chciałbym go zobaczyć. Więc weźmy Lorenzo Insigne, trzymając się w klimatach tego Serie A cały czas, i zobaczmy ostatniego zawodnika na prawym skrzydle. Jest Leo Messi, 9-5, to mnie cieszy, no bo to jest dużo lepsza karta niż Leo Messi 94. Wiem, szokujące. Tak samo zresztą jak nasze kolejne wybory, no jest naprawdę bardzo źle. Nie wiem, jak to inaczej skomentować, bo wygląda to tragicznie. George Best, ale on nie będzie miał zgrania tutaj nigdzie, bo my z jego nie wyrzucimy. Znaczy ja go wezmę, ale jestem trochę przerażony tym, jak to wszystko się tutaj prezentuje. Wróćmy do obrońców, bo tutaj też sytuacja jest naprawdę fatalna i to wygląda jak kolejny draft bez obrony, bo no nie jest dobrze. Okej, okay, tutaj gracze są troszkę lepsi, ale sytuacja nam się jakoś znacząco nie poprawia przez tych dżentelmenów. Weźmiemy sobie Wana Bisakę, bo jest szansa może na kogoś, kto by nam się z nim tutaj zgrywał. W środku pomocy możemy wziąć sobie Busquetsa. Nie jest to karta najlepsza, jeśli chodzi o tempo. Inne walory wyglądają naprawdę nieźle, jeśli chodzi o tego zawodnika. Przełóżmy sobie to w ten sposób i dzięki temu mamy już przynajmniej 100 zgrania, ale z tą obroną to nawet jakbym miał tutaj 200 zgrania, to nie pomoże. Dalej jest Ryan Giggs. Jest to fajny zawodnik, ale czy potrzebny? To jest dobre pytanie, ale z drugiej strony kogo lepszego tutaj mamy? No właśnie, dlatego Walijczyk wędruje do naszego zespołu, a my czekamy na kolejne rozdanie. Luis Suarez, Alessandro Del Piero, tak dla odmiany wypada nam w tym drafcie.
I to jest dobre pytanie, kogo my tutaj teraz weźmiemy. Raczej będę zastanawiał się pomiędzy tymi dwoma ikonami i chyba jak zwykle wybiorę Alessandro Del Piero. Ciekawy jestem, czy będzie kiedyś draft, w którym on mi nie wypadnie. Zobaczmy kolejne karty, co tutaj będzie. Jest Neymar i jest Alex Telles, ale oczywiście weźmiemy sobie tutaj Brazylijczyka, który w sumie nie będzie wyglądał aż tak źle, a to jest karta znakomita. 6 grania, okej, nie jest najgorzej, może jeszcze coś to tutaj poprawi. Jest Arons, spoko. I słuchajcie, dwa wybory na jednego środkowego obrońcę, na jakiegoś Koulibaly'ego, kogokolwiek. No jest Hysaj, ale no to jest Hysaj. I ostatni wybór. Jest źle, jest naprawdę źle. Tego draftu nie wygramy, ja już to teraz wiem. Bo to jest tragedia. Zobaczcie, że nie poleciał nam ani jeden. Inaczej, może przy wyborze z Neymarem. Przyznam szczerze, że tak skupiłem się na Brazylijczyku, że może nie zauważyłem innego środkowego obrońcy, ale poza tym nie przypominam sobie dobrego środkowego obrońcy, którego byśmy mogli mieć. Jeszcze dostajemy tutaj Alissona i damy go sobie nawet na niepełnym zgraniu, bo po prostu No nie wyobrażam sobie grać kimś innym. Zobaczmy, czy ten skład możemy jeszcze jakoś sensownie poprzekładać. No tutaj przydałby nam się jakiś inny zawodnik. I może w sumie, patrząc na to, jak to tutaj wygląda, zrobimy sobie tak, że Lo Celso zmieni się z Busquetsem. Przez to on będzie tylko na 4 zgrania. Niedobrze, myślałem, że tego zgrania będzie odrobina więcej. Mamy tego Aronsa, którego myślę, że będziemy wpuszczali w pewnym momencie, jeszcze nie wiem na jaką pozycję. No zastanawiam się, jak to możemy ułożyć, czy możemy to w ogóle jakoś ułożyć, żeby to miało ręce, nogi i dało się tym w jakikolwiek sposób grać, ale przyznam szczerze, no nie widzę takowego rozwiązania. Busquets wróci sobie tutaj, w sumie Busquets mógłby być tu, żeby było pełne zgranie. Jakby to poukładać teraz? Busquets ma wtedy 10, 9, on ma 4. I wiecie co, ale my tego gościa i tak będziemy od razu wyrzucali, więc w sumie nie ma się czym przejmować. Niech on ma sobie to 4, a i tak będę musiał się tutaj ratować innymi zawodnikami. Jeden minus tego wszystkiego jest taki, że gramy bez Neymara w podstawowym. Ale i tak wydaje mi się to być najlepsze rozwiązanie i tak zastanawiam się, jak to zrobić. I prawdopodobnie będę cofał Alana na środek obrony i po prostu będę wpuszczał od razu w środek pomocy Neymara albo Wana Bissakę, żeby mieć trochę defensywnych walorów. Nie wiem, naprawdę ułożył nam się ten draft absolutnie tragicznie. Zobaczmy jeszcze menadżera, który nam to wszystko może poprowadzić. Niewielu jest, którzy podejmą się tej pracy. Jakby poziom tych kart, które tutaj dostajemy, jest trochę żenujący. Możemy wziąć sobie tego, bo to jest jedyna pomoc Messiemu, żeby miał pełne zgranie, bo nawet nie ma nikogo z Serie A. Tak więc weźmy sobie Zielińskiego, 190 draft. No są ikony, są fajne karty, ale ogólnie jestem z tego draftu bardzo niezadowolony. No i chyba mi się nie dziwicie, bo już teraz to nie jest dobry draft. Wiecie o co chodzi. Zobaczymy, jak on się sprawi na boisku. Tak więc czas na nasze pierwsze spotkanie w tym odcinku, z którym wiązały się naprawdę ogromne obawy, ponieważ no grałem w zasadzie bez obrony. Umówmy się, Miranda nie jest najlepszym zawodnikiem w tym momencie FIFA, no a Alan na środku obrony, no to jest taka troszeczkę marna opcja, chociaż sam Toc jest naprawdę genialny. Zresztą tak samo jak to dośrodkowanie Leo Messiego i wykończenie Gary'ego Linekera, naprawdę akcja tej dwójki wyglądała niemalże jak z rzeczywistości akcja Messiego i Suareza albo Jordiego Alby, który ścina z lewej strony. No i dzięki temu wygrywaliśmy już 1-0. A potem Leo Messi oszukał cały skład mojego rywala, znowu Lineker dokłada nogę i mamy już dwubramkowe prowadzenie. Byłem naprawdę zadziwiony, jak dobrze w tych dwóch sytuacjach znalazł się Anglik, który nie należy do moich ulubionych kart. No ale potem mamy odpowiedź przeciwnika, która zwiastowała to, co dziać będzie się w tym odcinku. Naprawdę tylu bramek z główki nie straciłem nigdy. Co prawda tutaj pobroniłem po prostu źle, ale rywal bardzo dobrze wykorzystywał braki w mojej defensywie i no nieumiejętność nawet wyskoku moich zawodników. Na szczęście mimo wszystko to ja już prowadziłem 3-2 po pięknej bramce Alessandro Del Piero. Jednak mój rywal nie miał zamiaru pozostać mi dłużnym. Kolejny gol z główki, tym razem Miranda przegrywa pojedynek główkowy z Raheemem Sterlingiem. To nie jest przejęzyczenie, tak to wyglądało. Potem kolejna akcja, kolejna główka. No mój skład miał dosłownie 1,20 m średniej wzrostu i ciężko było cokolwiek ugrać przy takiej ilości dośrodkowań przeciwnika. No i niestety minuta 91 zwiastowała już koniec tego spotkania. Albo i nie, ponieważ Alessandro Del Piero podaje do Messiego i ten wykańcza do pustej bramki. Mam już 4-4, ale muszę przyznać, że dogrywka to był już absolutny koncert mojego rywala. Przede wszystkim przez brak kondycji
wielu moich zawodników. Miranda w zasadzie nie był w stanie biegać, po prostu umarł na boisku, zresztą tak samo jak reszta moich zawodników, a przez to, że nie miałem obrony, musiałem kombinować z tymi zestawieniami, wykorzystałem limit zmian. Tutaj kolejna bramka z główki, tak dla odmiany, przegrywaliśmy już 6-4. Tutaj kolejna kontra spowodowana brakiem sił moich zawodników, przegrywaliśmy już 7-4 i nawet była ósma brameczka po interwencji do pustej, ładuje piłkarz rywala. Tak więc niestety przegrywamy w tym spotkaniu, ale muszę powiedzieć, że ja wiedziałem, że tego meczu nie wygram już widząc skład przeciwnika, bo w tym składzie ja nie byłbym najniższy, a to już o czymś świadczy. Widzieliście liczbę bramek, które padły po uderzeniach głową. Starałem się ruszać bramkarzem, starałem się robić wszystko, co mogłem, ale no na pewne rzeczy nie ma po prostu argumentów. Źle posypał się ten draft, znaczy posypał się w ogóle pod koniec, to już też prawda, że Miranda nie miał w zasadzie kondycji, ale ogólnie rzecz biorąc, co mogę powiedzieć? Mamy duży plus tego draftu. Jak widzicie, cieszę się widząc paczkę z żetonem draftu, bo to jest pierwszy raz, kiedy ją dostajemy i to jest mega, słuchajcie, to jest naprawdę mega, mega bonus w tej serii. No, przegrywamy ten mecz. Ja naprawdę starałem się robić co mogłem, ale no na tą ilość główek nie mogłem nic poradzić, przeciwnik był lepszy, miał lepszy skład, to wykorzystał, po prostu. Jeżeli ktoś wie, jak wykorzystywać braki w błędach składu rywala, to jest w stanie to zrobić tak jak ten rywal. Zrobił to bardzo dobrze, gratuluję zwycięstwa. Wam życzę oczywiście miłego dnia. Jeżeli ten odcinek wam się podobał, wiecie co robić. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i to było na tyle, na razie. Piona!